Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego filmu będzie oczopląs. Jest to podstawowe zjawisko obiektywne, które badamy podczas diagnostyce zawrotów głowy w ogóle, a w szczególności w ostrych zaburzeniach błędnikowych. Oczopląs według definicji słownika języka polskiego oznacza drgania gałek ocznych niezależne od woli, a w ujęciu medycznym są to rytmiczne ruchy gałek ocznych niezależne od woli. Określenie niezależne od woli jest tutaj określeniem kluczowym, ponieważ rzeczywiście to zjawisko nie zależy od naszej woli, nie możemy go wywołać sami, tylko jest objawem choroby, czyli na przykład oczopląsu. Oczopląs jest objawem obiektywnym, nie można go symulować, na przykład czy udawać, w przeciwieństwie do zawrotu głowy, który jest objawem subiektywnym. Oczopląs po łacinie oznacza nystagmus. Warto zapamiętać to słowo, ponieważ przewija się ono w różnych nazwach dotyczących diagnostyki zawrotów głowy, na przykład wideonystagmografia. Wideonystagmografia oznacza wideo, czyli zapis z kamerą. Nystagmografia, czyli zapis graficzny ruchu gałek ocznych, czyli właśnie oczopląsu. Czyli jest to graficzny zapis ruchu gałek ocznych z użyciem kamery wideo. Jest to aktualnie, współcześnie podstawowa metoda badania czynności błędnika. Oczopląs generalnie możemy podzielić na oczopląs spontaniczny i indukowany. Spontaniczny to jest taki, który występuje w przebiegu najczęściej właśnie ostrych zaburzeń błędnikowych. Inaczej oczopląs samoistny. Przeciwieństwem tego oczopląsu jest oczopląs indukowany. Oczopląs indukowany jest to taki oczopląs, który my sami wywołujemy w czasie badania pod wpływem różnych bodźców nystagmogennych, czyli wywołujących oczopląs, na przykład bodźce temperaturowe, czyli ciepło-zimno. I te bodźce wykorzystywane są w próbie kalorycznej. Na temat próby kalorycznej nakręcimy osobny film. Czy bodźce związane z ruchem obrotowym, są to bodźce kinetyczne, na przykład na fotelu obrotowym. I te bodźce są najbardziej popularne w Polsce i najczęściej wykorzystywane. Są też inne, na przykład bodźce galwaniczne, czyli stały prąd, ale te bodźce nie są stosowane, nie są popularne w Polsce. Tutaj mamy przykład takiego klasycznego oczopląsu. Tak, właśnie widzimy tutaj przykład oczopląsu. Jest to oczopląs skierowany w prawą stronę. Widzimy takie typowe ruchy gałek ocznych naprzemienne, dwufazowe. Faza szybka w stronę prawą i powrót w stronę lewą. W tej chwili już wygasa. Jest to oczopląs w tym wypadku indukowany, czyli taki wywołany specjalnie na potrzeby filmu na fotelu obrotowym. Oczopląs taki błędnikowy, typowy oczopląs błędnikowy jest dwufazowy, jest to bardzo ważne, ma dwie fazy, fazę szybką i fazę wolną. To znaczy, że ten ruch w jedną stronę jest taki szybki, a w drugą stronę powrót jest wolny. Czyli faza szybka i faza wolna zawsze jest obecna w oczopląsie błędnikowym. Jeśli ten oczopląs nie ma faz, to znaczy ruch w dwie strony jest dokładnie taki sam, no to jest to, może to być oczopląs wahadłowy, ale wtedy ma inne pochodzenie oczne i jako taki nie jest tematem dzisiejszego filmu. Określenie tej fazy wolnej i szybkiej jest bardzo ważne, ponieważ na tej podstawie określamy kierunek oczopląsu. Kierunek oczopląsu określamy na podstawie fazy szybkiej, tak to się w nauce przyjęło. Aczkolwiek de facto ważniejsza dla nas jest faza wolna, ponieważ faza wolna zgodnie z pierwszym prawem Ewalda oznacza ruch śródchłonki w kanale półkolistym, czyli faza wolna jest taka sama, jest tożsama z ruchem endolimfy w kanałach półkolistych. I na podstawie szybkości fazy wolnej, de facto na przykład wideonystagmografii, mierzymy, czy prędkość tej fazy wolnej określa
określa czynność błędnika. Natomiast faza szybka de facto jest taką odruchową reakcją mięśniową, która powoduje powrót gałki ocznej do pozycji wyjściowej. Odnośnie jeszcze nazwy spontanicznej, ta nazwa sugeruje, że oczopląs jest samoistny albo samorzutny, czyli powstaje sam z siebie, ale de facto ta nazwa nie jest do końca precyzyjna, ponieważ oczopląs samoistny powstaje w przebiegu chorób, ostrych schorzeń, na przykład błędnikowych, a nie sam z siebie, dlatego słowo spontaniczne czy samoistne nie jest do końca słowem precyzyjnym. Niemniej jednak w nauce podział na oczopląs spontaniczny i indukowany jest przyjęty, jest po prostu już dobrze ugruntowany i należy w ten sposób to określać. Kolejnym parametrem, który jest ważny w opisaniu oczopląsu, jest płaszczyzna, w której porusza się gałka oczna. Może to być płaszczyzna pozioma, może to być płaszczyzna pionowa lub też ukośna. Dodatkowo może być jeszcze komponenta obrotowa. Co to znaczy? Na przykład w przebiegu takiego ostrego zapalenia neuronu przedsionkowego powstaje oczopląs najczęściej taki poziomy, czyli ten ruch gałki ocznej jest w płaszczyźnie poziomej, aczkolwiek to nie jest taki czysto poziomy, ponieważ tam najczęściej jeszcze dołącza się taka komponenta obrotowa i ten ruch jest taki poziomo-obrotowy. Mówimy, że oczopląs ma charakter poziomo-obrotowy. Oczopląs pionowy na przykład jest charakterystyczny z kolei dla innych schorzeń błędnikowych, takich jak łagodne na podle położeniowe zawroty głowy, ale dotyczące kanałów pionowych, czyli kanału przedniego oraz kanału tylnego. Jeśli wykonamy malę w Dix-Kolpajka w kierunku kanałów, w kierunku badania kanałów półkolistych przedniego i tylnego, no to wywołamy oczopląs pionowy. Dla przypomnienia, w przypadku kanału tylnego jest to oczopląs bijący fazą szybką w kierunku do podłogi, czyli do górnej powieki u pacjenta leżącego, a w przypadku kanału przedniego bijący fazą szybką w kierunku do dolnej powieki, czyli inaczej ageotropowy. Również ten oczopląs nie jest czysto pionowy, on ma taką komponentę najczęściej obrotową, przy czym w przypadku kanału tylnego ta komponenta jest taka wyraźna, natomiast w przypadku kanału przedniego jest mniej wyraźna i ten oczopląs w przypadku kanału przedniego jest bardziej taki czysto pionowy. Kolejną istotną informacją, którą musimy uzyskać, którą musimy wiedzieć, badając oczopląs, jest wpływ fiksacji. Może wyjaśnienie, co to jest fiksacja. Fiksacja to jest sytuacja, kiedy pacjent będzie utrzymywał wzrok w jednym punkcie, czy jakby ufiksuje wzrok na jednym punkcie. I okazuje się, że fiksacja powoduje zmniejszenie tego oczopląsu błędnikowego, czyli tego oczopląsu spontanicznego. Jeśli pacjent ufiksuje swój wzrok na jednym punkcie, to ten oczopląs się zmniejsza. Dlatego pomyślano o tym i do badania wprowadzono takie specjalne okulary z takimi grubymi soczewkami plus 20 dioptrii. Te soczewki powiększają gałki oczne znacznie, w ten sposób, że badający prawie nic przez te okulary nie widzi, tam dodatkowo zapala się światełko. Natomiast osoba badająca widzi bardzo dobrze gałki oczne w dużym powiększeniu i w oświetleniu. I te okulary powodują właśnie zniesienie fiksacji, czyli to, że pacjent nie może skoncentrować wzroku na jednym punkcie i ten oczopląs jest dużo lepiej widoczny. I teraz dla przykładu pokażę, jak wyglądają takie okulary, jak wyglądają oczy w tych okularach. To są takie okulary, zapalamy światełko. O, w ten sposób widać. Ja w tej chwili prawie nic nie widzę, wszystko jest rozmazane, jest jakieś poczucie światła, kontury, ale nie widać oso, także nie mogę na niczym się, nie mogę na niczym skoncentrować wzroku. Dobrze. No oczywiście jeszcze lepszą wersją od takich zwykłych okularów to są okulary Felsa. Są wideo gogle z kamerą, które jakby przekazują obraz gałki ocznej bezpośrednio na ekran komputera i widzimy to jeszcze w większym powiększeniu, a jeszcze dokładnie.
Dobrze, kolejne cechy, które musimy określić badając oczopląs, to takie parametry jak szybkość, amplituda i natężenie. Szybkość, czyli szybkość, z jaką porusza się gałka oczna w obydwie strony. Tą wartość możemy określić, jeśli mamy nic, jeśli nie dysponujemy żadnym sprzętem, możemy określić w przybliżeniu, czy ten oczopląs jest szybki, średnio szybki, czy też wolny. Natomiast jeśli mamy takie specjalne właśnie wideogogle z programem komputerowym, czyli krótko mówiąc taki sprzęt DVMG, to oczywiście tą prędkość możemy określić dokładnie i jest to jakby podstawowym parametrem, na podstawie którego określamy później czynność błędnika. Drugi parametr, amplituda, czyli droga, po której porusza się gałka oczna, ona może być mała, czyli oczopląs może być o mojej amplitudzie, a droga może być krótka, może być średnia, może być długa i wtedy mówimy, że oczopląs ma dużą amplitudę, albo inaczej, jeśli oczopląs ma krótką, ma małą amplitudę, to jest to oczopląs drobnofalisty, a jeśli ma dużą amplitudę, to jest to oczopląs grubofalisty. Prędkość i amplituda są dwa zupełnie osobne parametry, ale one w praktyce dosyć często się łączą i oczopląs szybki jest najczęściej taki drobnofalisty, natomiast oczopląs wolny często jest właśnie taki grubofalisty. I kolejnym parametrem, o którym warto wspomnieć, jest natężenie oczopląsu. Z natężeniem łączy się prawo Aleksandra, mianowicie prawo Aleksandra mówi, że oczopląs nasila się w kierunku spojrzenia w kierunku fazy szybkiej, natomiast maleje w kierunku spojrzenia do fazy wolnej. I na tej podstawie określono stopień natężenia oczopląsu. Jeśli oczopląs nasila się przy spojrzeniu do fazy szybkiej, to jest to oczopląs pierwszego stopnia. Jeśli nasila się przy spojrzeniu na wprost, to jest to oczopląs drugiego stopnia. A jeśli nasila się w kierunku spojrzenia fazy wolnej, do fazy wolnej, to jest to oczopląs trzeciego stopnia, czyli najsilniejszy. Odnośnie tych faz jeszcze tylko chciałbym dodać, że faza wolna jest fazą naturalną, tak jak wcześniej wspomniałem, obrazuje kierunek ruchu endolimfy, natomiast faza szybka jest tylko szybką odpowiedzią mięśniową. Dobrze, pokażemy teraz w praktyce, jak zbadać oczopląs. Zapraszam. I nie dysponując żadnym sprzętem, najczęściej można badać oczopląs na siedząco, na stojąco. Podjeżdżamy do pacjentki i patrzymy w oczy i obserwujemy, czy występuje taki charakterystyczny naprzemienny ruch gałki ocznej. Polecamy pacjentce się spojrzeć na jeden punkt. Potem prosimy, żeby odchyliła oczy o jakieś 30 stopni w prawą stronę, potem w lewą stronę i sprawdzamy, czy w tych pozycjach występuje oczopląs. Trzeba pamiętać tylko, że przy odchylaniu gałek ocznych w prawo i w lewo nie może to być zbyt duże odchylenie, nie może przekraczać 30 stopni, bo jeśli pacjentka odchyli gałki oczy na przykład bardzo skrajnie, na przykład w ten sposób, że oczy są skierowane skrajnie w lewo, to możemy spowodować tak zwany oczopląs ze skrajnego położenia. Jest to oczopląs fizjologiczny, naturalny. Drugą stronę tak samo. I też oczy są w skrajnym położeniu. Oczopląs ze skrajnego położenia jest naturalnym oczopląsem, który jest oczopląsem fizjologicznym, więc nie jest to oczopląs patologiczny, występujący w przebiegu schorzeń błędnikowych. Dlatego jeśli chcemy odchylać gałki oczu podczas badania, musi to być naprawdę niewielki kąt, tam rzędu do 30 stopni. Więc na podstawie takiego badania bez żadnych przyrządów możemy już dużo powiedzieć, możemy zobaczyć przede wszystkim, czy oczopląs istnieje, czy jest to oczopląs błędnikowy, a więc czy ma dwie fazy, fazę szybką, fazę wolną, w którą stronę skierowana jest faza szybka, i określić mniej więcej, jaka jest jego prędkość, czy jest to oczopląs szybki, wolny, czy też ma dużą, czy też małą amplitudę. Jeśli dysponujemy oczywiście okularami frędza, to zakładamy pacjentce, lub jeśli dysponujemy wideoglądem, to tak samo zakładamy i obserwujemy z dużo większą dokładnością. Jeszcze tutaj dodam odnośnie tych kierunków, bo to jest ważne w przypadku ostrego zapalenia neuronu przedsionkowego, czy takiej podstawowej
zapalnej choroby błędnika. Ten oczopląs jest skierowany w stronę chorego błędnika. Na początku mówimy, że jest to wtedy tak zwany oczopląs podrażnieniowy i ta faza trwa zazwyczaj krótko, czasami kilka godzin, a czasami do następnego dnia. I potem po tych kilku godzinach lub następnego dnia oczopląs zmienia zazwyczaj swój kierunek na kierunek przeciwny i zaczyna bić w kierunku ucha zdrowego. I wtedy mówimy, że jest to oczopląs porażenny, czyli w wyniku uszkodzenia błędnika on zmienia swój kierunek. Reasumując, oczopląs jako podstawowe zjawisko, obiektywne zjawisko powinno być badane w każdym przypadku u pacjentów z zawrotami głowy. Jest to badanie bardzo proste, możemy go badać nie dysponując kompletnie niczym, żadnym sprzętem dodatkowym. Jeśli dysponujemy jakimś dodatkowym sprzętem, np. okularami czy wideogoglami, to jeszcze lepiej możemy zbadać to zjawisko. Ale generalnie możemy zbadać się zupełnie bez niczego. Musimy określić podstawowe parametry oczopląsu, jak kierunek, dwufazowość, reakcję na fiksację, szybkość, częstotliwość, amplitudę, czy też natężenie. I na podstawie tego badania będziemy mogli już wyciągnąć bardzo wiele wniosków na temat patologii błędnika. Przypomnijmy, że oczopląs jako zjawisko jest charakterystyczne dla ostrych zaburzeń błędnikowych, natomiast w przypadku przewlekłych, skompensowanych zaburzeń błędnikowych nie występuje. To wszystko. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Do widzenia.